Dzień dobry. Bardzo serdecznie pozdrawiam z Katowic wszystkich uczestników konferencji Diabetologia 2024. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mamy w roku taki miesiąc, jakim jest listopad, który możemy całkowicie poświęcić rozmowie na temat choroby podłej i podstępnej, jaką jest cukrzyca. Szanowni Państwo, Wy na sali wiecie najlepiej, z czego możemy być dumni, jeżeli chodzi o polską diabetologię, a co jeszcze nie funkcjonuje na tyle dobrze, by móc powiedzieć, że jesteśmy usatysfakcjonowani. Szanowni Państwo, pierwszą osobą, która zwróciła mi uwagę na poważne zagadnienie, jest profesor Leszek Czupryniak. Chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić pana profesora, bo wiem, że jest na sali. Szanowni Państwo, najbardziej zaniedbanym powikłaniem w cukrzycy w Polsce jest zespół stopy cukrzycowej. Gdy patrzymy na polskie statystyki, niestety one nie napawają optymizmem. Czasem z zazdrością patrzę na statystyki krajów afrykańskich. Dlatego uznaliśmy jako parlamentarzyści, że to jest priorytet, który absolutnie powinien być najważniejszy w tegorocznych pracach zespołu do spraw cukrzycy. Szanowni Państwo, chciałabym też Państwa zaprosić na 18 listopada. Wtedy w parlamencie będziemy obchodzić Światowy Dzień Cukrzycy. Przez 3 dni będziemy mówić o tym, co jest najważniejsze dla pacjentów. Ale tak jak powiedziałam, najważniejsze dla nas jest teraz to, by pacjenci z powikłaniem w cukrzycy, jakim jest zespół stopy cukrzycowej, byli w końcu dobrze zaopiekowani. Szanowni Państwo, o godzinie 12, 18, sala 412 budynku U. Nie wyobrażam sobie, żebyście Państwo na tym spotkaniu nie byli. Ale chciałabym oddać też hołd polskim lekarzom, którzy poświęcają się pacjentom. Znam osobiście z imienia i z nazwiska pana profesora Leszka Czupryniaka, panią Beatę Mroziekiewicz-Rakowską, cały zespół specjalistów w Siemianowicach Śląskich, w naszym szpitalu śląskim, który jest dumą naszego województwa. Jest wiele ośrodków w Krakowie, w Lublinie, w Gdańsku, które nie szczędzą wysiłków dla pacjentów, żeby pomóc im w tym trudnym momencie, kiedy dotyka człowieka cukrzycą powikłanie. Ja nie chcę stosować gradacji, bo każde powikłanie w cukrzycy jest bardzo brutalne dla pacjenta i ono jest bardzo przykre. Ale patrząc na dane, patrząc na statystyki, nie mogłam przejść obojętnie wobec tego zagadnienia, więc nie ukrywam, że nasze prace w naszym zespole w tym roku są szczególnie skoncentrowane na tym, żeby w końcu w Polsce była prawdziwa możliwość zaopiekowania się pacjentem z długo gojącymi się ranami, z przewlekłymi ranami, które nie będą doprowadzać do nieszczęścia, jakim jest amputacja, tylko doprowadzą do wyleczenia i do takiego stanu pacjenta, że nie będzie on miał nigdy możliwość, nie będzie on narażony na utracenie kończyny. Że będzie miał możliwość przedłużyć sobie życie oraz przede wszystkim jakość tego życia. Szanowni Państwo, ubolewam, że nie mogę być z Wami na sali w Warszawie. Serdecznie pozdrawiam z Katowic, ale wiem, że to gremium, które dzisiaj jest na sali, jest najwłaściwszym do tego, żeby debatować o polskiej diabetologii. Życzę Państwu bardzo owocnych obrad, ale także spotkań kuluarowych, bo te rozmowy kuluarowe są równie ważne jak te oficjalne. Wierzę, że wnioski, które będą płynąć z tej konferencji, będą dla nas bardzo wartościowe i z niecierpliwością na nie czekam. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę.